22 lata temu to Prawo i Sprawiedliwość rozbiło ośmiornicę w Opolu. Politycy postkomunistycznego SLD poszli siedzieć za łapówki za to, że kradli. To robiliśmy w Opolu. I nie ma zgody na to, żebyście handlowali miejscami wyborczymi w polskim samorządzie. Nie o taką Polskę walczyliśmy. I poseł Gomoła, nie wiem, czy jest tutaj, może w tej chwili wyjść i powiedzieć coś za tych taśmach, które jutro będą pokazane. Bo to pana koledzy z koalicji, z PSL-u mówią, że nie ma dla pana miejsca w polityce. Dlaczego pan obiecywał 20 tysięcy złotych za miejsce wyborcze na rzecz wpłacenia jakiejś prywatnej firmie?